Dzień dobry, moi drodzy. Dla tych, którzy są zaniepokojeni zniknięciem swoich komentarzy pod jakimś z moich filmów, powiem, że usuwam jedynie chamskie. Jeśli wasz taki nie był, to nie do mnie kierujcie swoje pretensje. Wiele z was z pewnością już wie, jaka broń została wczoraj, 14 marca, użyta przeciwko ludności cywilnej w Doniecku, na Donbasie. O tym się nie mówi w telewizji, ale dużo mówi się na portalu Wkontakcie, podkreślając, że jest to zbrodnia wojenna dokonana na ludności cywilnej przez armię ukraińską. Skąd tyle okrucieństwa w ludziach wydających takie rozkazy i ich wykonujących? Odpowiedź jest prosta. W internecie krąży mnóstwo filmów, na których maleńkie dzieci wykrzykują hasła nienawiści, a ich rodzice z umileniem patrzą na to, zachwycając się swoimi rezolutnymi, mądrymi pociechami. A rodzice tych na wschodzie, którzy dziś tak łatwo zabijają i sami giną, też z pewnością tolerowali niegdyś takie zachowania swoich dzieci. Na wojnie zarabia się dużo, nawet na zabawkach dziecięcych, jak te oto klocki Lego z wizerunkiem Zeleńskiego i buteleczkami koktajli Mołotowa. To na długo zostaje w pamięci dziecięcej, a być może i na zawsze. W 2013-2014 roku byłam w szoku, widząc, co się dzieje na Majdanie. Nigdy nie przypuszczałam, że może wyniknąć, i to na równym miejscu, jak mi się wtedy wydawało, taka nienawiść jednego narodu do drugiego. Wychowałam się wśród tych ludzi w miłości i szacunku do każdej narodowości. Moje pokolenie widziało ludzi bez nóg, bez rąk, widziało sieroty wojenne. O wojnie słyszeliśmy z pierwszych ust i nigdy nie mieliśmy nienawiści do narodu niemieckiego. Ludzi dzieliliśmy na złych i dobrych, według ich zachowań, a nie według pochodzenia. To, co widzimy dziś na Ukrainie, nie powstało tydzień czy dwa tygodnie temu, czy nawet w 2013 lub 2014 roku. To jest skutek i przyzwolenie też matek Ukrainek na to, aby nienawiść zasiana czyjąś ręką kiełkowała i rosła w umysłach dzieci. Nie zwracano na to większej uwagi ani w domach, ani w szkołach. A tymczasem ktoś, komu bardzo zależy na wojnie między Słowianami, zasiał i pielęgnował to ziarno nienawiści dzień w dzień, przez lata, a to i dziesięciolecia. A oto widzimy owoc na czyjąś radość i korzyść. Kochane matki, Polki, patrzcie, czym się interesują wasze dzieci, co robią. Tragedii można zapobiec, aby później nie opłakiwać tego, kto dla matki jest najważniejszy na świecie, nie opłakiwać własne dziecko. Posłuchajcie. Wszystkie miejsca znajdowania najemników, cudzoziemców na Ukrainie są nam znane. Po nich będą się nanosić punktowe uderzenia, podobne do tych z 13 marca w centrach szkoleniowych Starici i na poligonie wojennym Jaworowski. Chcę powtórnie uprzedzić, iż żadnej litości dla najemników nie będzie, gdzie by na terytorium Ukrainy oni nie znajdowałyby się. Все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Хочу повторно предупредить, никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они ни находились. Hello. А то, кохани, кронжи по российскоязычным интернете. Poland to Kyiv take? 5 days. 5 days, that's a lot of time. Can you please tell us about the sign, the flag that you're sitting at? It's Falanga, it's logo of ONR, Obóz Narodowo-Radykalny. It's a nationalist organization from Poland. Okay, you were traveling for 5 days, you came to Kyiv, Kyiv is besieged by Russian army. Why did you undertake such a dangerous journey? Why are you here? Because I am a nationalist. I want to help the brother nation in this war. Wow, that's great. Can you call yourself a professional soldier or you just an amateur guy?
I have a military training and just this. Okay. What does your family think about your trip? My family is nervous about this. I understand. But what can I do? I want to fight in this war. Okay. Who you think is the enemy in this war? Putin. Not the Russians. Putin. Okay. This is a very important part. Okay. Do you think other Polish, maybe European volunteers will follow? I think yes. As far as I know, German volunteers, Polish volunteers, Czech volunteers, Belarus volunteers, American volunteers are already on the way. So you're now the first one, you're the icebreaker, the rest will follow. If you want to say something to your Polish friends in Polish, to other volunteers, you can do it now. I think that we must support Ukraine in this war, because we are all brothers in Europe. And we must just fight for other nations. Even if we are nationalists, even if we are our countries, we must just fight for our brothers. You can appeal to your Polish fellow men in Polish if you want. If you want to say something to them, say it in Polish. Czołem Wielkiej Polsce, sława Ukrainii. Thank you very much for coming here. Michael, we're happy about your arrival, and we all think that the victory is ours.